witam na kolejnym nagraniu. Tym razem opowiem Wam, co później będziecie mogli sobie jeszcze szczegółowo poczytać w internecie, czym grozi tak naprawdę zakup samochodu z silnikiem diesla z roczniku 2015-2020, jeżeli chodzi o samochody poleasingowe. Mam tu na myśli takie modele właśnie jak ten, Peugeot 508, Audi A4, Audi A6, Volvo V60 i tak naprawdę cała masa innych pojazdów jak Mondeo MK5 i tym podobne. Także zapraszam do oglądania. Bardzo często, śledząc różne grupy sprzedażowe typu Mondeo MK5, Peugeot 508, spotykam się z takimi postami w stylu, tutaj ubiorę w słowa to czytam po prostu, jeżeli chodzi o tych użytkowników tych różnych grup. Na przykład oglądałem Peugeota 508, Forda Mondeo MK5. Samochód jest cały w oryginalnym lakierze. Samochód jest w idealnym stanie technicznym i wizualnym. Z tyłu nikt nie siedział. Co jeszcze? Pełna historia serwisowa w ASO. Ale problem jest w tym, że sprzedający chce sprzedać mi ten pojazd do opłat, umawia się ze mną pod marketem, w jakimś innym miejscu niż miejsce zamieszkania, nie chce wykonać opłat, które no tutaj silniki dwulitrowe to jest powiedzmy 3% od wartości samochodu, sprzedaje tylko i wyłącznie do opłat, także briefy do ręki, wypisz sobie sam umowę, idź rejestruj pojazd. Skąd to się tak naprawdę bierze, dlaczego tak jest i tak dalej. Żeby tak naprawdę poznać procedurę, skąd takie samochody się biorą i dlaczego te samochody są 20% tańsze niż ich odpowiedniki sprzedawane z pełną fakturą VAT, no trzeba się troszeczkę zagłębić w przepisy prawa. Mianowicie każdy, kto ma zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej, może między innymi krajami członkowskimi nabywać pojazdy pofirmowe, poleasingowe, które są zarejestrowane na firmy w cenie netto. Bardzo często oglądam filmiki jednego youtubera, który jeździ z ludźmi do Berlina. Tam są samochody 20% tańsze niż w Monachium, niż w Belgii, niż w Holandii, niż we Francji, niż wszędzie indziej. Przykładowo, jakiś samochód z 18 roku kosztuje, powiedzmy, w Berlinie 90 tysięcy złotych, w Monachium kosztuje 115 tysięcy złotych. Ci ludzie nie zastanawiają się, skąd to się bierze i dlaczego te samochody są importowane z innych krajów, jak Belgia, Francja, Holandia, Dania i tak dalej. Chodzi o tak zwany słynny przekręt na podatku VAT. Tak jak wcześniej powiedziałem, każda firma może kupić samochód pofirmowy w cenie netto pod warunkiem uiszczenia opłaty podatku VAT w swoim kraju, do którego pojazd jest importowany. Jakie warunki trzeba spełnić, aby taki przekręt w ogóle dało się zrobić? Przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest to, nie można tego zrobić z pojazdem z własnego kraju pochodzenia, czyli Turki z Berlina nie mogą tego zrobić na pojeździe pochodzącym z Niemiec, muszą kupić pojazd netto w innym kraju, dajmy na to w Belgii, w Holandii czy we Francji. Jak to wygląda? Kupują na aukcjach samochodów poleasingowych właśnie takie samochody w cenie netto pod obowiązkiem opłaty podatku VAT w swoim kraju, czyli w Niemczech. Oczywiście nigdy to nie następuje. Sprzedaż zostaje dokonana na kaufę traka, czyli na umowę kupna-sprzedaży Polakowi, Ukraińcowi, Rosjaninowi, Rumunowi, komukolwiek. I tak naprawdę taka osoba, mając już dowód rejestracyjny, opłacając w Polsce akcyzę w wysokości 3% lub 18%, jeżeli pojazd jest powyżej 2 litrów, samochód rejestruje. Co się później dzieje? W większości przypadków jest takie przysłowie, że VAT ginie na granicy, jednak powiedzmy, jedna na 6-7 osób ma z tego tytułu poważne problemy. Najmniej dotkliwą karą z tego wszystkiego jest po prostu zapłata zaległego podatku VAT w wysokości 23% wartości samochodu na terytorium Polski wraz z odsetkami i mandat za przestępstwo celno-skarbowe. Kto musi zapłacić należny podatek VAT?
No jeżeli kupujecie samochód do opłat, automatycznie wybierzecie udział w tym przestępczym procederze, bo kupiliście samochód poleasingowy, który powinien być sprzedawany na fakturę VAT-23, na umowę kupna-sprzedaży i wy za to odpowiadacie. Tak naprawdę mogą wam nawet zabrać samochód na parking urzędu skarbowego. Jak ten proceder wyglądał kiedyś, jak wygląda dzisiaj? To jest też bardzo ciekawe. Na początku, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, Polacy, tak naprawdę tutaj nieuczciwi handlarze, robili sobie z tego tytułu bardzo dobre źródło zachodów. Mianowicie kupowali od Niemca samochód w cenie netto pod obowiązkiem zapłaty VAT-u w Polsce i sprzedawali samochód na VAT marży czy na Niemca w Polsce bez uiszczania podatku VAT, co przy tym zaoszczędzali tak naprawdę 20% wartości samochodu i mogli to podzielić na przykład to z klientem. Także im została dycha w kieszeni, klient kupił samochód 10 tysięcy taniej. Później Niemcy z tego, że tak powiem, zrezygnowali, zaczęli się bać, że Polacy po prostu tego VAT-u nie opłacają, skarbówka do nich się dobierała i tak dalej. Teraz ten proceder kwitnie w najlepszy w takim mieście jak Berlin. Jest taki pewien youtuber na tym portalu, który wozi swoich klientów na te arabskie, libańskie, tureckie place i wyszukuje im te samochody. Szkoda, że żadna osoba, która te samochody kupuje, nie zastanowi się, jak to możliwe, że pojazd sprowadzony świeżo, po tydzień czy dwa tygodnie temu, z Francji, z Holandii, z Belgii, z Danii, skądkolwiek, z Włoch, jest 20% tańszy niż taki sam z fakturą VAT w Monachium, w Norymberdze, w Hamburgu i tak dalej. Nie zastanawiają się nad tym, kupują i tak dalej. Ten, że tak powiem, znany youtuber wsadza ich na te miny i tak to wygląda. Jak to wygląda w Polsce? Wygląda to w dwojaki sposób. Pierwszy to oszuści sprzedają takie samochody pod marketami, nie pod swoim domem, nie pod swoim jakby adresem, który łatwo namierzyć. Zrobisz sobie pan sam opłaty, zarejestrujesz, będzie wszystko dobrze. Numer najczęściej zarejestrowany na bezdomnego. Jakby coś, to ja panu tego samochodu nie sprzedawałem, sam pan sobie go kupił w Niemczech, mimo że tam pojazd pochodzi z Francji, z Danii, z Holandii, tak jak wcześniej powiedziałem. Ale jest też duża grupa importerów, które te samochody sprzedaje w Polsce na VAT marża. I jak to wygląda? Pojazd na przykład jest sprowadzony z Holandii do Niemiec w cenie netto, sprzedany polskiemu oszustowi na umowę kupna-sprzedaży. Ten Polak w Polsce opłaca akcyzę i wystawia fakturę VAT marża, czyli samochód jest automatycznie tańszy o 23% podatku VAT. I teraz kto za co tak naprawdę odpowiada? Jeżeli chodzi o zaległy VAT, karę i odsetki, odpowiada potencjalny kupujący, aktualny właściciel z dowodu rejestracyjnego, na kogo pojazd jest w Polsce zarejestrowany. Taka firma, jeżeli po prostu wyjdzie, że takie samochody sprzedaje w dużych ilościach, odpowiada tylko i wyłącznie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, tak jakby zorganizowanej grupie przestępczej, ale to już ma osobne kary za to, że takie samochody sprzedaje, jest tego świadoma i tak dalej. Natomiast cały czas podkreślam, ostatecznie VAT wraz z odsetkami i z karą no tak naprawdę jest do zapłaty przez potencjalnego nabywcę. Pewnie teraz wielu z was po tym wszystkim, co powiedziałem, zastanawia się, dlaczego te niemieckie firmy biorą na siebie takie ryzyko. Nie biorą tak naprawdę na siebie żadnego ryzyka. Jest to problem tak zwanego znikającego podatnika, znikającej firmy. Taka firma jest zakładana na słupa. Słup kupuje 30 samochodów na aukcji, załóżmy w Belgii, w Holandii, w jakimkolwiek innym kraju. Upłynnia je dalej na wschód i firma jest zamykana. Także tutaj żadnego ryzyka ta firma nie ponosi, ryzyko jest tylko po stronie tego, kto taki pojazd kupuje. Także powiedziałem wam w telegraficznym skrócie, na czym polega proceder
sprzedaży samochodów pofirmowych, polizingowych, które powinny być sprzedawane na fakturę VAT-23, a są sprzedawane na umowę do opłat czy na fakturę VAT-marże. Co za to grozi tej osobie, która sprzedaje? Takich osób jest tak naprawdę mało, bo większość tych samochodów jest sprzedawana do opłat lub bezpośrednio w Berlinie u Arabów z placu. Ale teraz najważniejsza kwestia, jak przed takim samochodem się ustrzec, jak takiego samochodu nie kupić. Pierwsza czerwona lampka powinna się zaświecić w momencie, kiedy kupujecie samochód, który ma brief niemiecki, a z jakiegoś powodu historia serwisowa wskazuje na to, że samochód był użytkowany przez flotę na przykład w Holandii, czy w Belgii, czy w Danii, czy w jakimkolwiek innym kraju. I tu powinna się zapalić jak naprawdę pierwsza lampka ostrzegawcza, że dlaczego ten samochód polizingowy nie został sprzedany na fakturę VAT w tej Holandii czy w Belgii, tylko trafił do Niemiec. I to jest tak naprawdę pierwsza lampka ostrzegawcza, która w 90% mówi, że jest zrobiony wałek na VAT-cie. No, nikt tutaj bez powodu takich samochodów nie importuje z jednego bogatego państwa członkowskiego, jak na przykład Holandia, do Niemiec, bo nie ma to ekonomicznego sensu, można to sprzedać w swoim rodzimym kraju. A 100% pewności uzyskamy wtedy, kiedy też zobaczymy, że w tym dokumencie, tak zwanym briefie zagranicznym, na przykład niemieckim, właścicielem pojazdu jest nie osoba fizyczna, a firma, a mimo to kupiliśmy samochód na VAT marże czy na umowę kupna-sprzedaży. Wtedy mamy 100% pewność, że samochód jest tak zwanym przekrętem na VAT-cie i wkrótce będziemy musieli zapłacić do tego wszystkiego podatek VAT, karę, odsetki i tak dalej. Może to być za 6 miesięcy, może to być za 6 lat, także nie ma tutaj czegoś takiego jak określony termin. Może być tak, że VAT zginie na granicy. Jednak no, takie pułapki są. Są też w Polsce firmy, które, tak z ciekawości Wam powiem, takie samochody sprzedają na masową skalę i mają to ryzyko, że tak powiem, wliczone w cenę. Czyli przypuśćmy, sprzedadzą takich samochodów 35-6 osobom, z tym trzeba będzie ten VAT z karą zapłacić, to i tak są do przodu, bo naprawdę mają 23% do przodu na każdym samochodzie, więc jeżeli na 6 z nich, że tak powiem, nie zarobią, bo ten VAT trzeba będzie oddać, no to klientowi, że tak powiem, w zębach te pieniądze zawiozą i z jakąś nawiązką i wszystko gra. Gorzej, jeżeli kupujemy taki samochód tak naprawdę bez żadnych opłat, pod marketem, nie od firmy, tylko od jakiegoś no-name'a, albo tak naprawdę z youtuberem na placu w Berlinie, no to wtedy automatycznie cała odpowiedzialność spada na nas i tak naprawdę my tutaj odpowiadamy za popełnienie tego przestępstwa, także ostrzegam przed takimi samochodami.